Cześć! Witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, wiem, że Simsy 4 ogólnie są grą, która została przez twórców stworzona z zamysłem takim, że będzie działała na komputerach również słabych i na naprawdę słabych komputerach będzie ona osiągała dobre wyniki, jeżeli chodzi o wydajność. I wydaje mi się, że faktycznie takie wyniki osiąga, że naprawdę na wielu, ale to naprawdę wielu komputerach możecie grać w The Sims 4, nawet na tych słabych i może być to przyjemne. Ja odkąd pamiętam na moim poprzednim komputerze, na moim laptopie, takim naprawdę bardzo średnim, mogłem grać na ultra czy wysokich ustawieniach i teraz chcę zobaczyć po raz pierwszy w życiu, jak wyglądają Simsy 4 na takich najgorszych ustawieniach, na najniższych, gdzie zupełnie po prostu nic nie widać i wydaje mi się, że może być to ciekawe, ogólnie może być to ciekawe zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda to z modami też, jak to będzie, jak obiekty wyglądają, czy to wygląda strasznie, czy być może jest to akceptowalne i czy da się w ogóle tak grać. Także po prostu sobie sprawdźmy, no, czy da się grać na takim trybie. Nie to, że się wyśmiałam z tego trybu, ale no, spodziewam się, że na najniższych ustawieniach Sims 4 nie będą działały przecudownie i nie będą wyglądały przecudownie, słuchajcie. Więc dzisiaj to ja troszeczkę pohejtuję pewnie najniższe ustawienia w Simsach, bo wy na przykład hejtujecie mnie, jak zaczynam na takim ekranie, że nie mam wszystkich akcesoriów. A, dlaczego? Uwielbiam te komentarze. Kosmo, a ja mam więcej akcesoriów niż ty. A, i co z tego? Nie wszystkie mi są potrzebne, naprawdę. No, to w takim razie zaczynajmy, wejdźmy sobie w opcje gry i zobaczmy, jakie mam ustawienia. Mam ustawienia bardzo wysokie, wszystko jest na najwyższych możliwych ustawieniach, a teraz ustawimy sobie na najniższe ustawienia. I mam jeszcze rozdzielczość sceny 3D na średnią, ustawmy sobie na niską. Co oznacza nieskompresowane tekstury simów. Włączę użycie nieskompresowanych tekstur simów. No wydaje mi się, że to jest jednak domena grafiki jakości ultra, więc no cóż, przejdźmy do gry teraz i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A, i jeszcze napiszcie mi, z jaką wy gracie grafiką w waszej grze. Czy jest ona ultra, wysoka, może średnia, nisko, średnia czy niska. Ostatnio zapytałem się was na mojej grupie Gałgany Kosmo, gdzie was oczywiście bardzo zapraszam. I tak wyglądały wyniki. Jesteśmy w Create a Sim. Zobaczmy, czy simowie wyglądają inaczej. Już widzę, że tutaj te krawędzie są takie, no po prostu są widoczne, po prostu te piksele takie tutaj. Ale ogólnie cały interfejs wygląda dobrze, no. Przybliżając tą simkę, naprawdę nie widzę dużej zmiany. Zobaczymy, jak to będzie, jak będą mody włączone. Wybiorę sobie jakąś simkę po prostu, którą ubrałem właśnie w modyfikację wcześniej i zobaczymy, jak ona wygląda. Powiem wam, że specjalnie wziąłem tą koszulkę taką tutaj, żeby zobaczyć, czy ona będzie wyglądała dobrze, ale no jakoś tragicznie w sumie to nie jest, jedynie włosy mają jakąś taką dziwną tutaj poświatę, to światło się tak dziwnie strasznie na nich odbija, ale wydaje mi się, że naprawdę twarz i wszystko wygląda dobrze, jestem w szoku, idźmy do gry, zobaczmy, jak to wygląda. Chciałem zobaczyć w sumie każdą parę roku, jak wygląda w Simsach, ale weźmy sobie na razie lato, jak coś to tym narzędziem do zmieniania pogody, po prostu zmienimy pogodę i zobaczymy, jak na przykład zima wygląda, bo to mnie naprawdę bardzo jara, jak taka zima prawdziwa wyglądałaby w niskich, najniższych ustawieniach. Dobra, i wchodzimy chwilę, prawdę, wchodzimy tutaj do parcele. Ja się boję, bo no, kas, że tak powiem, wyglądał bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że świat też będzie wszystko dobrze. O, wow. O, wow. O wow, Simko. O wow, coś się stało z rzęsa. O matko, no to nie wygląda to dobrze. Czekajcie, przybiorę w jej inny strój. O cholipka, no to niektórzy widzę sobie z takim CC nie pograją. Po prostu ono jest niewidoczne w trybie gry. O, teraz w ogóle znika nagle, jakimś cudem zniknęło. Pojawia się i znika z daleka, w ogóle nie ma nic. I świat wygląda, osobiście mogę powiedzieć, przerażająco, jakby... No jeden wielki piksel, straszny, mamy jak widzicie bardzo niską widoczność, bo wszystko jest zasłonięte taką jakby mgłą, tak mi się wydaje, ale gra mi za to działa cudownie. No nie, wygląda to okropnie i strasznie. Jak te włosy wyglądają? Włosy w ogóle wyglądają jak jedna wielka płachta, a nie tak pięknie, nie mają takich pasem jak wiecie, mody CC i tak dalej. Ja bym chciał zobaczyć twój makijaż, bo ona miała taki piękny makijaż, może od dołu zobaczę. Okej, no nie wygląda to dobrze. Oczu też mało widać, wygląda jak miał jakieś w ogóle czerwone oczy. Nie wygląda to dobrze. To musicie mi przyznać, że to dobrze nie wygląda, ale teraz jeszcze jakiś sobie dom postawię, który kiedyś tam zbudowałem z modami i zobaczymy, czy to będzie dobrze wyglądało, bo wydaje mi się, że no, że nie, bo zobaczcie, jak ten dom wygląda z daleka, te obiekty. No, same tak naprawdę krawędzie, tutaj woda, no też niedobrze wygląda, ta ryba nie wygląda w sumie w ogóle jak ryba. Dobra, może wygląda jak ryba.
Ogólnie uważam, że mój dom z serii Uniwersytet jest bardzo fajnie zrobiony i bardzo mi się podobał. I tu większość tak naprawdę mamy rzeczy z custom contentu, jak widać. I niestety wszystkie okna jakimś cudem są, jak widzicie, jakby nie prześwitują, przez nie nic nie widać. Jestem ciekaw, czy to jest tylko wina modów. Modów, zdecydowanie to jest tylko wina modów, bo te okno normalnie działa, jak widzicie, więc no, widzę, że osoby z najniższymi ustawieniami graficznymi na pewno sobie w modyfikacje nie pograją, ale wejdźmy do środka. Wow, lustra też się nie odbijają, w sensie nie odbija się to, co jest w lustrach. Te poduszki, też jakieś dziwne rzeczy się dzieją, widzicie, a teraz nachodzę na tą poduszkę i wygląda zupełnie inaczej, jak na nią nie klikam. Także, o tutaj, o wow, nie działa dywan też. O wow, no powiem wam, że jak widzicie, no jest to mało atrakcyjne. Te ciasto jak wygląda brzydkie. No nie, no to wygląda dosyć nieładnie. Czy mogę przydać tutaj Supreme? No mogę przydać Supreme, więc nie jest tak źle. Ale zupełnie szczerze wam powiem, że no jestem... O, i wow, dziwne rzeczy się dzieją naprawdę. Nie spodziewałem się, że takie rzeczy będą się dziać tutaj z kolorami. Dlaczego to się dzieje? Tutaj też, nie wiem, pokój... Małej wygląda strasznie. No powiem wam szczerze, że... Jestem trochę zdziwiony. O, teraz okna się naprawiły. A nie, tylko to się naprawiło. Jakimś cudem. Jestem zdziwiony trochę tym, jak to w sumie wygląda. Tu też łóżko się psuje na zielono. Ej, dobra, ale tego to już nie kumam. Czemu ten komputer nagle się na zielono świeci? Czy mógłby mi ktoś powiedzieć? Nie mam pojęcia, ale no dobrze, no powiem wam zupełnie szczerze, że jestem w szoku tym, jak to wygląda. Teraz sobie kupimy ten... To urządzenie pogodowe doktora Maja i zobaczymy, jak będzie wyglądał śnieg u nas. Taką zamieć śnieżną postaramy sobie zrobić, bo naprawdę no ciekawy jestem, jak taka pogoda będzie wyglądała, jak śnieg cały, który tutaj sobie wiecie, na podłodze będzie wyglądał, więc mam nadzieję, że uda moje Simce się to za pierwszym razem zrobić, a często się to nie udaje. No fajnie, że miała pogoda się zmienić w śnieżną, a zmieniła się w skwar, kurde, no ja pierdzielę. Nie wiem się jeszcze wysłowić na dodatek. Ale jak widzicie, w skwarze to wygląda też strasznie. Nawet jak oddalę, to nie widzę mojej simki z daleka. O, kto do nas przyszedł? Czy mogę z daleka odgadnąć, kto to? Eliza Pancakes? Nie, Helena Szpilka, okej. Okay. To jest kto? Maciej Szpilka. Tutaj mamy Summer Holiday. No, trochę cię widzę, racja. O, zamieć śnieżna się odpaliła, słuchajcie. I Travis Scott, tak, Travis jest tutaj. Ale no, simów tak z daleka rozpoznać, to nie do końca, powiem wam zupełnie szczerze. No ale nic, mamy zamieć śnieżną i pada śnieg i zobaczymy, czy ten śnieg w ogóle osiądzie sobie na podłodze, na podłożu, ale no śnieg wygląda no w sumie chyba podobnie do tego, jak wygląda na wysokich ustawieniach graficznych, tak mi się wydaje. Chociaż możliwe jest też to, że na najniższych ustawieniach graficznych w ogóle jako tako śniegu nie ma. W sensie, rozumiecie, o co mi chodzi, że po prostu nie pojawia się na podłożu, bo jest to zbytnio zaawansowane graficznie. To może tak być, bo... O, teraz już jak klikam na to, to w ogóle nie działa, jak widzicie, także... Pozdrawiam, jak widzicie, różne dziwne rzeczy się dzieją i różne dziwne rzeczy mogę robić. Wcześniej jak klikałem, to zmieniały się tego kolory, teraz to w ogóle nie działają te mody, a normalnie w grze, jak włączę wysokie ustawienia graficzne, to mi działają. Boże, widzicie, co tej simce zniknęła, spódniczka. Boże, czyli jakieś mody się nie ładują i znikają ubrania jej. Ja pierdzielę, nie wiem, czy wy to widzicie. Ona wstanie z daleka, nie będzie tego widzieć, bo jest oczywiście okropna jakość grafiki. Ale jak ona wstanie, to po prostu byśmy mogli na dobrej oczywiście jakości graficznej zobaczyć jej tyłek. Ja pierdzielę, dziewczyno, przebierz się. No czekam na ten śnieg, ale wydaje mi się i mam pewną obawę, że może go po prostu tutaj nie być. Jestem w szoku. No niektóre obiekty, jak mówiłem, w CC wyglądają strasznie, ale teraz jako, że mamy tutaj wiele obiektów właśnie z custom contentem, no to przejdziemy sobie do domu, gdzie custom contentu w ogóle nie ma. Według mnie jest oczywiście ikoniczny i powinien wyglądać bardzo dobrze. A więc przejdźmy sobie i w tym czasie jeszcze zobaczę, czy ten śnieg na tą podłogę spadnie i czy będzie to w ogóle widać. Jeżeli nie, no to przykre, a jeżeli tak, no to fajnie. Jestem w domu jakże kultowych ćwirów i udało mi się uzyskać tutaj zimę i wygląda ona osobiście jak biały placek jakiś. Co to się stało tutaj w ogóle? To jest jakaś wykopana ścieżka czy co? Chyba tak. No, zima wygląda okropnie. W ogóle wszystko wygląda, no strasznie, no musicie mi przyznać, że wygląda to ohydnie po prostu. Nie wiem, trochę takie, mam The Sims 2 feels, tylko w słabej jakości graficznej i zupełnie innym stylu. Może mnie pobijać po prostu, ale no nie podoba mi się to w ogóle i zupełnie szczerze, no cieszę się, że tak nie gram. Na przykład z daleka w ogóle co się z tym drzewem dzieje, z tymi innymi drzewami. To, co się w ogóle wydarzyło, widzicie tutaj, to drzewo jest, oh my god.
O, teraz już wygląda dobrze, ale no, powiem wam zupełnie szczerze, że no, straszne to jest, po prostu straszne. Jestem ciekawy, czy zostawiają się w ogóle ślady stóp na śniegu, więc Bella, chodź ty tutaj. No, patrzcie, ale ślady stóp są, jakieś malutkie, ale są. Także tak to wygląda, no, nie wiem, co o tym wszystkim mam, w sumie powiem wam szczerze, sądzić. No, bardzo, bardzo niefajnie to wygląda, natomiast jeśli ktoś musi tak grać, no to dobrze, że chociaż Simsy działają na również starych komputerach. Czy mody, czy nie, to wygląda to no, nie ciekawie. No tak to powiem. No brzydko, po prostu wygląda to strasznie brzydko, tak to nazwę. I tyle. Osobiście cieszę się, że mogę grać na najwyższych ustawieniach, a wszystkie ustawienia od tych najniższych są o wiele, wiele lepsze, więc mam zupełnie dużą nadzieję na to, żeby też grać na tych ustawieniach wyższych niż te najniższe. A jeżeli grać na takich, no to po prostu bardzo mi przykro. Nie wiem, co mogę wam powiedzieć po prostu. No nie wiem, nic nie mogę z tym zrobić. Wygląda to ohydnie po prostu, jak jedna wielka kupa. No tak. Także cieszmy się tym, że Simsy są małą, wymagającą grą, bo możemy sobie wszyscy grać na bardzo wysokich ustawieniach, mam taką nadzieję. A wam dziękuję za oglądanie. Słuchajcie, także ja pohejtowałem troszeczkę sobie teraz Simsy na najniższych ustawieniach, natomiast wy hejtujecie mnie za to, że nie mam wszystkich rozszerzeń do Simsów 4. Może być tak. Dziękuję wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Napiszcie, co wy sądzicie i napiszcie jeszcze raz, jaką macie grafikę w Simsach włączoną. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i następnego. Kochani, cześć!